dzisiejszym wydaniu kroniki proponujemy. Agent Tomek i były szef CBA na spotkaniu w Końskich. Czy przy ulicy Kiepury funkcjonuje nielegalny komis samochodowy? W Koneckiej Bibliotece wystawa fotografii o katastrofie smoleńskiej. Z inicjatywy Koneckiego Klubu Gazety Polskiej w sali klubowej Domu Kultury odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomaszem Kaczmarkiem, agentem Tomkiem, i zastępcą szefa CBA Maciejem Wąsikiem. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób, wśród których można było zauważyć nie tylko ludzi starszych, ale także i grupkę młodzieży. Ponieważ obydwaj panowie są kandydatami z list PiS do październikowych wyborów parlamentarnych, to zarówno w ich wypowiedziach, jak też w pytaniach z sali nie zabrakło akcentów wyborczych. Jednak przede wszystkim treść trwającego półtorej godziny spotkania wypełniła tematyka związana z funkcjonowaniem CBA oraz działalnością tych dwóch byłych pracowników biura w jego strukturach. W naszej telewizji można oglądać kilkuminutowy wywiad z panem Tomaszem Kaczmarkiem, agentem Tomkiem. W ostatnim czasie otrzymujemy od mieszkańców Końskich, a szczególnie osiedla przy ulicy Kiepury, niepokojące sygnały w sprawie rzekomego komisu samochodowego na parkingu w pobliżu Komendy Powiatowej Policji. Postanowiliśmy to sprawdzić. Rzeczywiście na parkingu, szczególnie w dni targowe, wszystkie miejsca są zajęte, a wśród parkujących pojazdów jest od kilku do kilkunastu samochodów z wywieszkami "sprzedam". Z tego kilka z nich stoi tam od wielu dni. Postanowiliśmy z tą sprawą zwrócić się do burmistrza Michała Cichockiego. Panie burmistrzu, docierają do mnie takie głosy czy informacje, również i prośby, żeby pana spytać o to. Otóż na tym nowym parkingu przy ulicy, chyba on jest Kiepury, tam przy Urzędzie Pracy Powiatowym i blisko apteki pani Danuty Filiksowej, jest parking, na którym szczególnie w dni targowe, czyli we wtorki i w piątki, jest strasznie ciasno. Jest podobno dlatego ciasno, zresztą tam przechodziłem i to stwierdziłem także, że wystawiane są jakby w komisie samochody na sprzedaż. To znaczy, czy są informacje, wywieszki, telefony, tam te wszystkie informacje, które powinny się znaleźć na takich do sprzedaży przeznaczonych samochodów. I ludzie pytają, kto sobie tam urządził prywatny parking, za który komis, przepraszam, samochodowy, za który nie płaci, a oni chcą przyjechać na targ, postawić samochód i nie mogą się tam zmieścić. Czy pan ma jakieś informacje na ten temat? Trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, nie śledzę wszystkich parkingów, a już na pewno nie śledzę wszystkich samochodów, które stoją na parkingach i mają jakieś karteczki w oknach wywieszone. Wyślę tam Straż Miejską, która sprawdzi, jaki jest stan faktyczny. Jednak no, życie mówi o tym, że często jest sytuacja taka, że któryś z mieszkańców naszego miasta ma samochód do sprzedania i chyba najprostszą formą przekazania tej informacji jest przyklejenie kartki ze swoim telefonem i z informacją, że sprzedam samochód. Natomiast jeśli to jest działalność gospodarcza prowadzona, no to powinien mieć wynajęty ten plac pod działalność gospodarczą, a na pewno nie ma wynajętego takiego placu pod działalność gospodarczą, więc podejrzewam, że to są indywidualne ogłoszenia, które wszyscy widzimy, wędrując po mieście, jeżdżąc samochodami. Co do brakujących miejsc parkingowych, oczywiście zgadzam się z tym, że zawsze tych miejsc jest za mało, a szczególnie w dni targowe. W tej chwili jesteśmy w przygotowaniu dokumentacji, kończymy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę na kolejny parking przy ulicy Warszawskiej i mam nadzieję, że za chwilę część tych problemów się rozwiąże, a jeśli będzie taka konieczność i potrzeba, to będziemy się zastanawiali nad budową następnych parkingów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie w miniony poniedziałek odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Prawda i Pamięć Katastrofy Smoleńskiej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Konecki Klub Gazety Polskiej, a gościem znany agent Tomek Tomasz Kaczmarek. Na wystawie prezentowane było kilkadziesiąt fotografii przedstawiających smoleńską tragedię. To właśnie te zdjęcia wzbudziły tyle kontrowersji w siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie zostały ocenzurowane podpisy pod niektórymi z nich.